Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, chcę Wam pokazać dzisiaj jeden sposób, dzięki któremu można szybciej, łatwiej zapamiętywać Słowo Boże. Zapraszam. Słowo Boże, no jest to nasza broń. Bardzo często ludzie zastanawiają się, dlaczego ich wiara nie rozwija, nie pomaga im w lękach, w gniewie, w jakichś problemach, a tak na dobrą sprawę nie wiedzą o tym, żeby bronić się przed atakami swoimi, złego, trzeba mieć broń. A jednym z broni, w sumie największych broni na świecie, jaka istnieje w ogóle, jest Słowo Boże. Mam w moje ręce wpadła książka z wydawnictwa Pallottinum. Akurat ja mam wersję w Ewangelii według świętego Mateusza. Dostałam tą książkę, tutaj nie będę tutaj udawać, dostałam tą książkę tak, żeby ją sprawdzić, zrecenzować i dać jakąś opinię. No i zastanawiałam się nad tym, bo wiecie, jeżeli chodzi o Słowo Boże, Ewangelię, to Ewangelia w ogóle, Nowy Testament jest dla mnie osobiście pierwszą w ogóle taką najlepszą drogą, najlepszą ścieżką do odnowienia się w ogóle w chrześcijaństwie i w ogóle bycie w chrześcijaństwie. Stary Testament tak, ale generalnie rzecz biorąc zawsze uważam, że warto zacząć najpierw od Nowego Testamentu, a później od Starego. Możliwe, że ktoś się ze mną nie zgodzi i to super. Są osoby, które czytają na przykład naprzemiennie. O właśnie, ja naprzemiennie też jeszcze lubiłam czytać. Nie przeczytałam do dzisiaj całej Biblii, przyznaję szczerze. Jeszcze przede mną myślę, że rok czasu czytania. No i tak, mam tutaj sobie taką Ewangelię i co by nie było, to jest notes duchowy, tak to zostało opisane. Notes duchowy do spotkań ze Słowem. Książka ta zawiera takie fragmenty części z właśnie Ewangelii akurat według świętego Mateusza oraz miejsce na notatki. Ja Wam oczywiście nie pokażę, tutaj mam notatki, ale ja Wam oczywiście nie pokażę, no bo to są moje notatki duchowe. Co jest bardzo ciekawego w tej kwestii, w ogóle w tej wersji Ewangelii, to to, że Słowo Boże łączy się właśnie z Twoimi myślami, Twoimi przemyśleniami. Na samym początku tego notesu jest bardzo krótka instrukcja, takie lectio divina, tak? Bo takie w zasadzie, może nie określiłabym tego na 100% lectio, ale jest to rzeczywiście podpowiedź teraz bardzo podobna. Czyli modlitwa do Ducha Świętego, przeczytania, a później przeanalizowanie tego, co przychodzi Ci, tak? Jakie przychodzą myśli. I to jest tak na dobrą sprawę jeden z lepszych sposobów, moim zdaniem i zdaniem też wielu osób, które poznałam dotychczas, takich duchowych braci i sióstr, to, że właśnie czytanie Słowa Bożego, a później notowanie tego, co Cię dotyka, jest jednym po prostu ze sposobów zapamiętania Słowa Bożego. I jak wspomniałam już na początku, by słów Pana Boga, by Duch Święty w pewnym sensie ma ograniczone możliwości do tego, żeby nas kompletnie leczyć. To Słowo Boże nas leczy. I mam nadzieję, że nie powiedziałam jakiejś herezji w tym momencie, bo tak sama teraz się zaskoczyłam, ale bo Duch Święty, Pan Bóg jest wszechmocny, ale my też musimy wykazać jakąś wolę, też musimy wykazać jakąś wiedzę, tak? Generalnie w ogóle znajomość Słowa Bożego to jest naprawdę bardzo, bardzo istotna sprawa w leczeniu naszych dusz i doprowadzenia siebie do świętości i zbawienia. Bardzo podoba mi się to w tej wersji tutaj, właśnie to kwestia notesowa, bo wiecie, ktoś może mi powiedzieć, o rety, no przecież mogę mieć teraz Biblię i zeszedł obok, ale z tego, co podpowiadają różni kierownicy duchowi, no czytanie Pisma Świętego nie powinno być na zasadzie, wiecie, Harry'ego Pottera, że przeczytam sobie jedną, drugą, trzecią, siódmą część i zapomnę, ewentualnie czasami do jakiejś wrócę i wybaczę, że podaję jakąś tam jako tam, nie wiem, typ Harry'ego Pottera, ale jakoś tak ta książka mi leży na sercu, bo to jest książka mojego dzieciństwa. To po prostu, wiecie, Ewangelia to jest pismo, które powinno być przez cały czas tak na dobrą sprawę przez nas spożywane, przez cały czas czytane i przez cały czas ono powinno gdzieś tam w nas rozkwitać, budować nas kompletnie na nowo. Słowo, które dzisiaj porusza Ciebie, możliwe, że poruszy Ciebie albo kompletnie Cię nie poruszy za 10 lat. I to jest tylko piękne w tym, bo chyba mało kto chciałby pisać po Piśmie Świętym. Nawet jeżeli tak, no to może, ale
No to jest jakoś tak, ja mam taką wrażenie też, że Pismo Święte jest taka intymna sprawa w ogóle. I bardzo często widzę, że ludzie, którzy już zaczyna się żyć, rzeczywiście wchodzą w taki rozwój duchowy, nawet nie dzielą się swoją własną Pismem Świętym, tak typu, a masz, pożyczę ci, poczytaj moje, tylko jakby ma tą swoją taką prywatną, tak, i wydotykane i tak dalej. To jest akurat bardzo fajne, bo te notatki rzeczywiście można robić obok, tutaj pokazuję tak, jak puste jest. Ale co jest też naprawdę, w ogóle to mi się bardzo podoba, jest podział tej Ewangelii, i tutaj Ewangelia jest też świętego Łukasza, Ewangelia Marka, są różne te części tych właśnie tych notatników duchowych i są takie podziałki na dni. Czyli to nie jest też tak, że jeżeli ktoś zaczyna czytać pismo, to jakby nie wie, kiedy zaczyna, kiedy kończy, tylko jakby to jest takie, wiesz, wiecie, takie never-ending story, nie? Tylko tutaj wiesz dokładnie, że coś, jakaś część, aby zrozumieć tą całość, zajmie ci ileś dni. Więc jakby nastawiasz się, że okej, teraz będę przeznaczać 6 dni na to, żeby codziennie czytać i rozważać Pismo Święte. Genialna sprawa. Ja z mojego doświadczenia wiem, że dużą trudność sprawia zapamiętywanie słów z Biblii. Naprawdę trudne. Ja podziwiam ludzi, którzy po prostu tak lecą i od razu cytatami, wersetami, nie? Bardzo mało znam wersetów ogólnie, ale właśnie jedną z metod, jaką przyswoiłam, jest właśnie zapisywanie sobie Słowa Bożego. Poza tym powiem Wam szczerze, naprawdę czytanie tego, ja to robiłam dosyć jakiś czas temu, teraz się czekam na impuls, żeby siąść i znowu teraz przez kolejne dni codziennie rozważać Słowo Boże oczami ewangelisty apostoła Mateusza. Fajne było to, że właśnie jakiś czas temu pisałam i wróciłam sobie do tego już, co napisałam tam jakiś czas temu i tak czytałam takie wow. I są właśnie te fragmenty tutaj z Ewangelii, które wiem o tym, że one już mi przychodzą czasami w sercu. Wiecie, pamiętajcie, że zły bardzo często podpowiada nam różne pytania. Podpowiada nie w formie, że przychodzi w nas i tam, nawet w formie jakiegoś człowieka, w formie jakiegoś zjawiska. I jeżeli my nie odpowiemy sobie na to pytanie w miarę szybko, albo nie znajdziemy tego pytania w miarę szybko, to ta odpowiedź jakieś tam mogą być różne przez nas podpowiadane. A tak Słowo Boże podpowiada nam tą odpowiedź, nie? I ona jest najwłaściwsza. Ja tak zawsze mam w głowie to tę scenę Jezusa, kuszenia Jezusa na pustyni. Jeżeli wrócicie do tej Ewangelii, jeżeli poczytacie, to zauważycie, że Jezus nie odpowiada tam w zasadzie inaczej niż tylko poprzez słowa Starego Testamentu, nie? Także Słowo Boże jest naszą bronią. Naszą bronią najważniejszą i dobrze ją przy sobie nosić. I uwaga, to jest jedyna broń, która nie szkodzi nikomu, a wręcz pomaga. Także zachęcam Was do przyjrzenia, sprawdzenia właśnie tej edycji z wydawnictwa Pallottinum i Maluczko, Ewangelia według Mateusza, na pewno też Jana, Marka, naszych apostołów, generalnie rzecz biorąc, wspaniałych apostołów wybranych przez samego Pana Jezusa. Dziękuję Wam za uwagę. I wrzucę tam link do tego. Tam w opisie będzie link do tych właśnie tych książek. Także zobaczcie sobie i polecę, bo może też będzie jakiś fajny prezent na czy to pod choinkę, czy urodziny, czy chrzciny. Bardzo, bardzo polecam w taki sposób zapamiętywać Słowo Boże i iść prosto do nieba za Słowem Bożym. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!